Zdarzenia medyczne. Obecnie rejestracja zdarzeń medycznych to nieodłączny element codziennej pracy każdego lekarza i specjalisty. Zdarzenie medyczne to tak naprawdę świadczenie zdrowotne lub działanie medyczne, które wynikło w procesie udzielania pacjentowi pomocy, a także jego profilaktyce, ratowaniu czy przywracaniu do zdrowia. Można powiedzieć, że wszystkie czynności, które zaszły podczas wizyty stacjonarnej lub online, lekarz powinien zaraportować. Aby ułatwić specjalistom tę czynność, oprogramowania medyczne wychodzą naprzeciw ich potrzebom, stwarzając nieskomplikowane systemy, które znacznie ułatwią i przyspieszą ich pracę. Warto więc wyposażyć swój gabinet lub placówkę medyczną w oprogramowanie, które pozwoli na tworzenie oraz przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej, a co za tym idzie, raportowanie zdarzeń medycznych. Zdarzenia medyczne są bardzo przydatną i kluczową formą szybkiego diagnozowania pacjentów. Pozwalają one uzyskać specjaliście dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta, informacji o przebytych chorobach czy zabiegach oraz wystawionych e-receptach i e-skierowaniach. Z drugiej strony stwarzają one również ogromne zalety dla pacjentów, gdyż będą mogli oni zarządzać dostępem do swoich dokumentacji medycznych. Tak naprawdę to tylko wierzchołek góry lodowej wszystkich udogodnień, które stwarzają zdarzenia medyczne raportowane przez platformę P1. Przepisy szczegółowo regulują, jakie zdarzenia medyczne przetwarzane są w systemie informacji. Są to dane usługodawcy, dane usługobiorcy, dane identyfikujące świadczenia zdrowotne, dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, dane pracownika udzielającego świadczenia zdrowotnego, dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz inne dane, które pozwolą na identyfikację zdarzenia medycznego. Jak widać, przepływ informacji pozwala kompleksowo dowiedzieć się wszystkiego o ubiegłych zdarzeniach medycznych u danego pacjenta. Być może w tym momencie zastanawiasz się, kto posiada automatyczny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Są to lekarze rodzinni oraz pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. Warto również pamiętać o tym, że automatyczny dostęp do danych pacjenta przysługuje pracownikowi medycznemu pracującemu w tej samej placówce. Tak więc, jeśli przebywasz w szpitalu i inny lekarz przejmuje zmianę, to automatycznie uzyska dostęp do wszystkich danych o pacjencie. Co się dzieje w przypadku lekarzy, którzy nie mają automatycznego dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta? W tej sytuacji pacjent może wyrazić zgodę na dostęp lekarza do jego dokumentacji za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Może również to zrobić podczas wizyty. Lekarz musi wysłać pacjentowi prośbę o wyrażenie zgody, którą pacjent potwierdza kodem z wiadomości SMS. W przypadku ratowania życia lekarz może uzyskać dostęp do dokumentacji bez zgody pacjenta, a status ten zostanie odpowiednio przekazany do P1. Jeżeli zastanawiasz się, czy raportowanie zdarzeń medycznych jest skomplikowanym i czasochłonnym zabiegiem, mamy dobrą wiadomość. Nie. Większość programów do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pozwala to zrobić tak naprawdę kilkoma kliknięciami myszką. Na przykładzie programu MedFile wygląda to tak. Jeśli posiadasz już dodanego pacjenta do kartoteki, wystarczy, że rozpoczniesz wizytę. Następnie uzupełniamy już kartę wizyty. Określamy wykonaną usługę podczas wizyty, a następnie uzupełniamy rubrykę z rozpoznaniem. Wybierając z listy rozwijanej kod ICD-10, która oparta jest na inteligentnej bazie danych. Określamy status wskazanego rozpoznania oraz stronę ciała. Możemy je również oznaczyć jako rozpoznanie główne.
Jeżeli wszystkie wprowadzone dane są poprawne, klikamy przycisk Zapisz zmiany. Ważne jest również, aby po uzupełnieniu karty wizyty kliknąć przycisk Zakończ wizytę. Wygenerowany wtedy raport zdarzeń medycznych pojawi się automatycznie, a aby dokonać raportu, wystarczy tylko nacisnąć przycisk Wyślij zdarzenia. Zdarzenia medyczne automatycznie zaraportują się do P1, a dodatkowo otrzymamy od programu komunikat Zdarzenie medyczne zostało wysłane, dzięki któremu możemy mieć pewność, że zostały one wysłane. Raportowanie zdarzeń medycznych jest idealnym przykładem na to, jak w łatwy oraz szybki sposób zachować ciągłość historii leczenia pacjenta u różnych specjalistów. Cały proces jest nieskomplikowany i pozwala na polepszenie świadczonych usług przez jednostki medyczne.